Aby uruchomić pierwszy wydruk, konieczne jest wykonanie kalibracji, czyli poziomowania stołu roboczego. Zapewni to poprawne drukowanie modeli. Ważne! Drukarka zapamiętuje ustawienia kalibracji i nie ma potrzeby ponownej kalibracji przed każdym drukowaniem. Stół roboczy poziomuje się w oparciu o 4 punkty krańcowe obszaru roboczego. Dysza drukująca powinna być w równej odległości od stołu w każdym miejscu na stole roboczym. W tym celu na wyświetlaczu wybieramy przycisk Kalibracja. Klikamy punkt pierwszy, a głowica drukująca przesunie się na właściwą pozycję. Jak sprawdzić, czy kalibracja przebiegła pomyślnie? Wystarczy zrobić test na grubość kartki papieru. Należy umieścić kartkę pomiędzy dyszą a stołem, a następnie delikatnie i powoli przesuwać kartkę. Podczas przesuwania powinno być wyczuwalne lekkie drapanie, które nie spowoduje żadnych śladów zadrapań na kartce. Jeśli nie czuć oporu na kartce, należy przystąpić do mechanicznego poziomowania stołu. Należy do tego wykorzystać śrubokręt dołączony do drukarki. Jest to prosta czynność. Śrubę najbliższą przy głowicy drukującej odkręcamy w lewo w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara. Spowoduje to podniesienie stołu i zmniejszenie przestrzeni między stołem a głowicą. Sprawdzamy ponownie kartką, jaka jest przestrzeń i czy wyczuwalne jest lekkie drapanie po kartce. Jeśli kartka mocno się blokuje, używamy ponownie śrubokrętu i dokręcamy śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ważne! Przed przystąpieniem do drukowania należy sprawdzić z użyciem kartki odległość między dyszą a stołem we wszystkich czterech punktach. Zapewni to przyczepność wydruków do stołu i ich dobrą jakość. Kiedy należy ponownie wykonać kalibrację stołu? Jeśli zauważysz, że wydruk odkleja się od stołu roboczego, przystąp do ponownego kalibrowania stołu.